Jak lepiej? Z brwiami czy bez? Piszcie w komentarzach. Bez wygląda mi normalnie, tylko podkład. A z wyglądam lepiej czy bez? Jak to oceniacie? Nie lepiej. Natural? Czy tak trochę mocniej zarysowany? Dobra, malujemy dalej. No, teraz bierzemy ten najjaśniejszy cień z tej palety. Najjaśniejszy. Czemu w łazience nagrywam? Bo tak najlepiej. No. Nie, czekajcie, bo coś tu mi nie wyszło. Po prostu wiecie. To może tak wygląda dziwnie. Ale na żywo wygląda jeszcze lepiej. Uwierzcie mi, tak mam pod spodem koszulkę z Guessa różową, a na to ubrałam bluzę różowiastą. No. Teraz rozświetlaczyk. Już poderdałam. Rozświetlacz to ten żółty, ten o tu. Ostatnio wróciłam właśnie do takich brwi, jak kiedyś miałam. Z charakterem, wiecie? A co tam się żałować? Jak wyglądać, to wyglądać. Tylko nie piszcie mi jeszcze gorzej wygląda niż ostatnio. Bo na żywo to wygląda jeszcze lepiej, mówię wam. To tylko w kamerze mam wyostrzone. I teraz nie wiem, czy kreskę robić, czy nie. Co sądzicie? Spróbuję. Robimy kreskę. Ale nie mówię, że mi wyjdzie. Ostatnio tak się męczyłam z tą kreską. Dobra, coś tu wyszło. Kozacka jest to bluza, wiecie? I co? To jest ten taki bardziej kolorowy. Za pierwszym razem, tylko że ta poszła w górę, a ta poszła w bok. Widzicie? Gdybym miała skoś na oczy. No patrz. Widzicie to? Wyjść wyszły, ale nie w test. Tak, ja się z takich głupich rzeczy śmieję, no bo... Trudno. Nie tak rozdanie. Ja to ja. Ja muszę mieć zawsze coś krzywo pomalowane. Albo grube brwi, albo krzywą kreskę. Bo każdy z nas nie jest idealny. O tym zawsze mówi mój makijaż. O. Tak, tak bym to podsumowała. Trudno. Teraz tylko tusz do rzęs. Nie. Yeah. Jest najlepszy tusz ever, jeżeli masz problemy, że łzy ci lecą. To jest tusz najlepszy pod słońcem. Jeszcze dwa w jednym, to już w ogóle hit, hit. Gdzie to możesz zgarnąć, kupić? A jeszcze ze zniżką pisz priv. Odwalami. Pokażę. Dobra, tą najmniejszą szczoteczką, tą z góry, z przodu. No spontana wymyśliłam ten filmik, mówię, no i tak się maluję, to przy okazji do was pogadam. Zobaczycie, jak teraz ostatnio się maluję. I co? Może być? Bez, z. Nie. Jak to oceniacie, tak oceniacie. Czekajcie, bo muszę to zrobić lewą ręką, bo prawą nie umiem lewego oka malować. Niestety. To muszę prawą poprawić. Troszkę. Dzisiaj tak nagrywanie z ręki. Ale powiem wam, że tak lubię nagrywać z ręki. Boże, jaka za dziurna jest. Znaczy makijaż, bo tak to staram się być grzeczna, miła i kulturalna. Ale jak mnie ktoś wyprowadzi z równowagi, to aferę wszczynam. Rzadko to się dzieje, że jestem zdenerwowana na kogoś bardzo mocno. Jak? Komentujcie. Taka zwykła fryzura, jak w szkole tu się chodziło. I co? Paniusia, nie? A idę pokazać wam mój cały outfit. To idziemy. Tak się prezentuje mój outfit, makijaż, fryzura. Nic nadzwyczajnego, pod spodem koszulka różowa z Guessa. No i co, skarpetki. No, także tak. Są fani stópek, to proszę bardzo, coś dla was. No to co, wyświetla mnie tu, no ale trudno. Tak się wszystko prezentuje. I co, miłego. Dziękuję za oglądanie i co... Do następnego odcinka z makijażem. Zostawcie łapki w górę. Czekajcie, bo mi prześwietla. W górę, subskrypcję, dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie robisz. I co, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, że jesteś na tym kanale. Dziękuję ci, że naprawdę tu jesteś. Za każdą subskrypcję, za każdą lajka, za każdego dzwoneczka. No naprawdę wam dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że oglądasz mnie. Że trochę chociaż ci poprawiam humor, albo że masz... po prostu kogo włączyć i z kim, żeby ktoś do ciebie gada. Tak, jeszcze tylko tutaj brakuje ust, ale ja powoli, spokojnie. Dopiero nauczyłam się robić kreski, to jeszcze nie do końca mi wychodzi, więc usta zostawmy sobie na koniec, żeby się nauczyć malować. Tak, bo to też jest wyższa szkoła w ogóle dla jazdy. Kreski to przy tym chyba pikuś, nie? Co wam się, jak wam się podoba makijaż? Pasują do mnie takie brwi, czy nie do końca? Czy lepiej tamte takie lekkie? Umiem lekko zrobić, ale dzisiaj mi coś nie wyszło. Czemu ja się zawsze do wszystkiego przyznaję? O, tak mam. Bo ja nie lubię kłamać, nie lubię ściemniać, oszukiwać. To tak ma, to niech napisze w komentarzu. No i co mogę wam powiedzieć, że w tym temacie urodziny wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, zawsze dużo radości w życiu, mimo wszystko. No wiadomo, że jak coś się wali, to się wali, ale pamiętaj, po złej pogodzie zawsze wychodzi tęcza, a na końcu tej tęczy jest garnek z złotem. To jest taka metafora, możecie sobie to odebrać, możesz odebrać jak chcesz, na swój sposób. Takim to akcentem bym zakończyła ten odcinek. Fajny ten obraz. Tak, też mi się podoba. To co? Do następnego filmiku. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że się dobrze czujecie, że przystosanie sytuacji na świecie, że nie wpadliście w jakieś tam kłopoty psychiczne, czy jak to można nazwać, nie wiem. ale coś ogólnie, że się, jakby to powiedzieć, nie nakręcacie negatywnie, że to... Ja wam dziękuję, że jesteście, naprawdę. To dużo dla mnie znaczy, że każda jedna osoba tutaj mnie ogląda, wchodzi i ogląda. I co mogę wam powiedzieć, że... Może czasem coś głupiego powiem. Ale to drugi raz się potem nie powtarza. Chyba, nie. Za wszystko głupie, co zrobiłam, kogoś urodziłam, przepraszam, bo nie wiem nawet. Jeżeli coś źle ujęłam w zdaniach, to też przepraszam. Ostatnio mi nie chodziło, że mamy się nie wypowiadać na różne tematy, tylko po prostu nie wiem, jak za pewne tematy wziąć to w garść, nie? To wiecie. Bo to jednak ja wolę się nie mieszać w takie rzeczy. Każdy wierzy w co chce i przy tym zostajmy. A co do polityki, polityka jest porąbana. Tak uważam. Ludzie są ludźmi, jedni są lepsi, drudzy gorsi. No. Nic na to nie zrobimy. Jeden jest coś jest lepszym, drugi w gorszym. I można tylko sobie pomagać nawzajem. I słuchać przede wszystkim. Lepiej się wygadać komuś, nawet obcemu. I z jego perspektywy to posłuchać też, jak on sobie radzi w życiu. Może się zainspirujesz i tak dalej, nie wiem. Cokolwiek, zawsze warto poznawać nowych ludzi i no. Ta pewnie mi znowu każą wycinać te elementy z muzyką. Ja nie mam tak głośno muzyki, ja to wyłapuję tak głośno. Ja nie wiem w ogóle. Co jeszcze? Co jeszcze mogę powiedzieć ważnego? A, że pomada była z Vibo, tuż z Oriflame'a, kredka była z Oriflame'a, cień do powiek i puder był z Oriflame'a, a podkład z innej firmy, z Hebe. Wiecie, ten zawsze używam. To jest mój jedyny sprawdzony podkład też. Tak jak samą z Oriflame'a mam sprawdzone rzeczy. Także jakby ktoś chciał minus 20% zniżki, piszcie priv na Messengerze albo na Instagramie. To zrobimy, że będziecie mieć zniżeczkę. Także tak, czasem zdrabniam, czasem nie. No tak to jest. Dobra, ja lecę. Uważajcie na siebie. Miejcie zawsze pogodę ducha. I co? I otwartość serca. Na poznawanie nowych ludzi. No, i na pomaganie ludziom. No. To co? Zakładam moje okulary. Okulary mocy. Bym powiedziała co innego, no ale nie chcę tu przeklinać, chociaż nie wiem, czy to słowo jest przekleństwem. Chociaż ekipa ma tak na wpłycie nazwany kawałek, więc chyba można, ale nie wiem. Wolę nie, bo jeszcze mnie tu zablokują, jak ostatnio Oskara. Na szczęście go odblokowali, z czego się cieszę. Jak ktoś nie wiedział, to teraz już wie. No. W ogóle wpadajcie tutaj, linki w opisie są do różnych ludzi. No, zostawcie im serduszka pod zdjęciami, follower i co? I co? Twórzmy wspaniałą społeczność. Dziękuję wam, że jesteście. Naprawdę jeszcze raz dziękuję. To długo ten odcinek trwa, ale warto. Warto być zawsze na każdym filmie, bo zawsze coś innego może powiem. Inaczej coś przedstawię. Swój punkt widzenia jest odmienny z punktu siedzenia. No. Nie, że ja się wymądrzam czy coś, tylko po prostu ja taka jestem. No. Co mam do przekazania, to powiem, nie ukrywam. No, po prostu. No, no to cześć. Zostaw subskrypcję i dzwoneczek, pamiętaj, teraz już, ten czerwony zamieni się na szary, przełącz sobie dzwoneczek, żeby z tym miesiącu, ale się proszę. Dobrego dnia.